Dobry wieczór, Stanisław, zespół Phantom Pain. Gitara. Prowadząca. Ja jestem gitara rytmiczna, bo Mateusz też Phantom Pain. Dziwne. Perkusja Pixel. Rudy gram na nerwach, czyli zapaluję. Generalnie z takich fajniejszych rzeczy, to tutaj nam się gra świetnie, zawsze. Nie mieliśmy tutaj chyba żadnego przypadku, żeby cokolwiek było nie tak. To jest fenomen. Otworzyliśmy ten rok koncertowy tutaj, bo graliśmy na urodzinach Wojnara. My tu graliśmy zanim tutaj było tutaj. W zasadzie. I ja tu grałem jeszcze zanim tutaj było tutaj, było tutaj. Jeszcze 2008, no tak, pierwszy rok. Bo ja pierwszy raz tutaj grałem z Sportą w Lomecznie. Ja proszę pana, tutaj z kapelą warszawską, tutaj jeszcze mnie nie bolało. My na razie nie mamy, coś tam nagrywamy roboczo, zamierzamy nagrać coś w trochę lepszej jakości. Z najbliższych planów to mamy grać na imprezie niejako wośpowej w Disco VR 14 stycznia. Będzie z tego stream na żywo jeszcze z paroma innymi kapelami. Na razie nie będę podawał, zapraszamy na naszego fanpage'a, tam wszystko będzie. Pozdrawiamy wszystkich, zapraszamy na nasz fanpage. Facebook.com łamany przez Pain Warsaw. Smalec. Przynoście dużo piwa. Smalec. I jest się smalec. Smalec jest haram. Cześć, jesteśmy Zamordyzm, ja jestem Odyn, wokalista. Wygierek, gitara, Bartek, bas. Puste C, Adam Wesny. I skarby, proszę się określić. Kowal Hałas. My jesteśmy Zamordyzm, nie po raz pierwszy gra w Pudu. Zawsze, dobrze nam się gra w Pudu. Zajebista obsługa, zajebisty dźwięk. Czasami się dziwimy, czemu jesteśmy zapraszani na koncerty folk metalowe, bo w ogóle nie gramy folk. Ale to, że mamy parę utworów w Oddingach, chyba nas jakby, przez to... Nie, ja wiem, że parę utworów w każdym temacie bym ustawiał się na każdym. Obecnie nagrywamy naszą debiutancką płytę, trochę to trwa, ale na prawdziwą sztukę trzeba czekać. Przyszłe plany? Nagranie płyty... Przeżyć. Dzisiejszy wieczór. Gramy w styczniu w Lublinie. I w lutym w Poznaniu. Gdzie jeszcze? W marcu tutaj. Tak, marcu tutaj. Tutaj. Jak wydamy płytę, będziemy... Jeszcze co najmniej do 5 lat. Oczywiście widzimy, jak się Facebook.com/Zamordyzm. Lubię to. Nie porządujcie. Jest fajnie. Twittera nie mamy, Instagrama nie mamy. Co już mamy? Stronę internetowej też nie mamy. Facebook. Już nie. Ja jestem Jacek, gram na perkusji. Ja jestem Marcin, gram na klawiszach. Ja jestem Janek i gram na gitarze. Raks, Basie. Aminę, wokal. Kudłacz na gitarze. Jesteśmy w najlepszym koncertowym miejscu w Warszawie i dzisiaj gramy na grudniowej edycji Folk Metal Night. Mamy plany styczniowe już ustalone. Będziemy dwa razy grali na Wośpie, we Wrocławiu i koło Wyszkowa. W Trzcewie. Nie, w Bokowie, właśnie. Organizacja Level Hard. A potem mamy trasę światową, kiedyś, w przyszłości. Jak już wydamy płytę. I potem drugą, i dziesiątą. Tak, i będziemy mieć własny samolot. Tak. A jeszcze musimy zagrać ze Smalcem. Thank you.
tej strony Derwana gramy muzykę, którą można określić jako słowiański rock. To jest nasza niestety niecała ekipa, która próbuje z nami naszego perkusistę, ale dojedzie do nas już niedługo. W Voodoo Club gramy już któryś raz z kolei. Jeszcze za dawnych czasów, jak nie nazywał się Voodoo Clubem, też to graliśmy i bardzo miło wspominamy w ogóle miejsce, atmosferę tego pomieszczenia. Śledźcie proszę Facebooka, na Facebooku są wszystkie informacje o koncertach. Na Nowy Rok mamy na razie jeden w Warszawie, ale na pewno będzie ich więcej, więc stay tuned. Magda pod swoim nazwiskiem wydaje solową płytę, ale wszystkie nagrania, które są na tej płycie, to są nagrania, które wchodzą w repertuar kapeli, tak więc zapraszamy na naszym Facebooku, na Magdę Facebooku są wszystkie informacje, zapraszamy. Epka ma 5 utworów, wszystkie są bardzo fajne, wszystkie zostały nagrane w przeciągu kilku ostatnich lat u Magdy w domu. Nazywamy się Eter. Cóż mogę powiedzieć? Przedstawiamy się. Jestem Wieden, gram na klawiszach. Krzysztof Kosus Grochowski, rytm gitar. Max, perkusja. Jestem Górski, gram na basie. Jestem Miluś i Dremordę w tym składzie. Miło was wszystkich poznać. Co możemy powiedzieć? Koncert był absolutnie zajebisty. Chociaż w sumie dostaliśmy propozycję zagrania go jakoś wczoraj o 21:00. Ale no, last minute oferty też są spoko, więc czemu nie? Czego nie robi się dla bawy? Dokładnie, czego się nie robi w stolicy. Było super przyjemnie. Nie wiem. Poza tym, że w sumie padło nam szpagę, kierownicy w połowie drogi. To nie było już takie przyjemne. Mi nam się wygodniej. Co możemy jeszcze powiedzieć? Mamy jakieś plany? No teraz sobie przerwa w koncertowaniu, jakoś 3 miesiące. Jutro do roboty na 10:00. Dobra, się gada. Ogólnie przygotowujemy materiał na płytę. Idzie to długo, wolno, ale przynajmniej dobrze, więc dla wszystkich zagrzałych fanów całkiem możliwe, jeśli tacy tutaj są oczywiście. Wszystkich dwóch. Mamy i taty. Całkiem możliwe, w przyszłym roku się pojawi, ale nic nie jesteśmy w stanie obiecać. I w sumie chyba tyle. A, jeszcze bardzo pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół z Rumunii z festiwalu Celtic Transylwania, który headlinujemy w przyszłym roku. Dacia Liber! Dacia Liber! Okej, było miło.